rozjazdy kolejowe. Dzięki nim pociąg może zjechać z jednego toru na drugi z określoną prędkością. Ze względu na złożoność konstrukcji jest to najbardziej newralgiczny element drogi torowej. On jest złożonym elementem, składa się z wielu podzespołów. W skład rozjazdu wchodzą półzwrotnice, wchodzą urządzenia kierownic, wchodzi krzyżownica. I są to dość skomplikowane urządzenia, poza tym one się poruszają. To jest urządzenie, które zmienia kierunek ruchu, więc są elementy narażone na uszkodzenia i większe zużycie przez to. Mają one ogromny wpływ na bezpieczeństwo podróżujących koleją. Żeby zobaczyć, jak są produkowane, odwiedziliśmy jednego z czołowych europejskich producentów, firmę Traktek, która postawiła na zabudowę rozjazdów w technologii blokowej. Podrozjazdnice z nawierzchnią stalową łączone są na miejscu w zakładzie firmy i następnie rozjazdy w całości transportowane są na miejsce budowy. To gwarantuje, że zachowujemy jakość taką jak w zakładzie pracy. Jesteśmy pewni, że to, co tutaj wyprodukowaliśmy, w takiej postaci trafiło na budowę. Zobaczmy zatem, jak przebiega proces produkcji rozjazdów w technologii blokowej. Surowcem bazowym są szyny i profile stalowe o odpowiednich parametrach. Stal musi spełniać normy wyznaczone przez Polskie Koleje Państwowe. Szyny trafiają najpierw do krajalni, gdzie cięte są na długość. Profile iglicowe mają niesymetryczny kształt. Taki element trzeba zatem dostosować do profilu szyny, z którą iglica zostanie połączona. Jej końcówka nagrzewana jest w piecu indukcyjnym w temperaturze około 1200 stopni Celsjusza. Gdy materiał uzyska odpowiednią plastyczność, w prasie pod naciskiem 3000 ton uzyskuje pożądany kształt. Następnie wszystkie profile i szyny trafiają do działu obróbki. Ta frezarka posiada odpowiednią moc, aby frezować odlewy ze stali manganowej. Im dłużej trwa proces obróbki tego surowca, tym bardziej się on utwardza. Dlatego często stosowany jest w kolejnictwie. Każdy przejazd pociągu sprawia bowiem, że element staje się twardszy. W procesie frezowania kształtowana jest także powierzchnia toczna szyn. Niektóre elementy są strugane zgodnie z geometrią danego rozjazdu. Na dwugłowicowej frezarce do obróbki iglic uzyskiwany jest charakterystyczny kształt, pozwalający tym elementom prawidłowo przylegać podczas dociśnięcia do opornicy rozjazdu. Następnie iglica łączona jest z szyną. W zgrzewarce, pod wpływem wysokiego natężenia prądu, wytwarzana jest temperatura 900 stopni Celsjusza. Końcówki dwóch elementów są zmiękczane i pod naciskiem 10 ton następuje trwałe ich połączenie. W dziale montażu z wyprodukowanych elementów powstaje gotowy rozjazd. Gdy nawierzchnia stalowa osadzona zostanie na strunobetonowych podrozjazdnicach, rozjazdy ładowane są na tabor kolejowy. W jego skład wchodzą wagony własnej konstrukcji, pozwalające m.in. na pionowe ułożenie elementów. Podczas załadunku odbywa się elektroniczny pomiar skrajni i wagi. Zastosowanie pociągu zabudowy rozjazdów pozwala przetransportować elementy bezpośrednio z hali montażu na miejsce budowy, bez obciążania dróg, co znacząco usprawnia cały proces. Również zabudowa rozjazdu w torach odbywa się wprost z pociągu. Dzięki tej technologii można ograniczyć czas prac na miejscu budowy. Standardowo montaż rozjazdu trwa od 2 do 3 dni. W technologii blokowej w ciągu jednego dnia można zamontować nawet 5 rozjazdów. Produkty firmy Traktek dostarczane są do 30 krajów świata. Firma jest największym dostawcą rozjazdów dla PKP PLK. Fabryki w Polsce. Zasubskrybuj kanał, a na pewno niczego nie przegapisz. A jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o prezentowanej w odcinku firmie, odwiedź portal fabrykiwpolsce.pl.